Ale by trzeba dać pytania do tyłu, piłka na czapkę, który przed chwilą właśnie ale ta interwencja właśnie zasługuje! Specjalne traktowanie mogło być już 3-0. Mateusz Glej próbował zaskoczyć Pietryka, ale nie doszło. Aby na imię nie zasugerował tego arbitra asystentu. Pan Maciej Zajdan. Już nie zmienię nazwiska. Zaskoczy! Na wyciągnięcie kartonicza. No i teraz błąd i to może być prawda! Na lewo jest tam Barszczak Dzielic, teraz nie chciał zagrać do Kwiotka i zmuszony wybijać Mugewa, to bez ryzyka kontaktu soli Dziedzic. Świetny tam ofiarnie przecina jeden z graczy środkowej części boiska, ale jest teraz wrzutka, no i minął się, sfiksował, podpisał mecz. Jeden z zawodników, co my teraz popatrzmy, to jest Szymon. Ożywili nam się kibice z Rzeszowa. Ale kto widzę w oczach, by przewidział, że Kazanik stoi 30 cm od niego. Ale ten pokrót wydarzył się i startował. Zapałki byśmy tam nie włożyli. Teraz to jest strzał bardziej niewielka. Takie piłki nawet bez piłka składnia drużyna, to mogli skończyć w pełnym składzie osobowym. No, jest to stanny! Musi być bramka! Musi być bramka! Nie ma tej bramki! Szanowni Państwo, to jest obserwator i myślę, że dał się w tryb i mogło się skończyć, kiedy trzeba skończyć się tylko źle.